Jeżeli w dziale funkcja trigonometryczna będziemy mieli w poleceniu rozwiązać trójkąt, oznacza to, żeby znaleźć wszystkie boki i kąty tego trójkąta. Jeżeli nie będzie podanego rysunku, trzeba ten rysunek sobie samemu stworzyć. No to stwórzmy sobie, pamiętając, że funkcje trigonometryczne odwołują się do trójkąta prostokątnego. No to stwórzmy sobie rysunek trójkąta prostokątnego. Pamiętając, że B jako długość boku w trójkącie prostokątnym to jest jedna z przyprostokątnych. I ta przyprostokątna może stać tutaj i tutaj. Czyli będą dwa warunki w zadaniu. Czyli tutaj oczywiście będzie kąt prosty. Jak są dwa warunki, to są dwa osobne przykłady do zrobienia. To teraz tak, te 60 sobie damy tutaj. I tutaj. I teraz te 5, która jest jedną z przyprostokątnych, sobie damy jej raz tutaj, a raz tutaj. Oczywiście tam też jest kąt prosty. Dobra, zajmiemy się najpierw tą stroną. Tak, najpierw trzeba wyznaczyć kąty. Bo jeżeli mamy dwa kąty, to trzeci będzie po prostu jako nasza beta przykładowo i ta beta będzie po prostu z odejmowaniem od całego trójkąta, czyli 180 minus kąt prosty minus kąt, który jest podany, to wyjdzie nam 30 stopni i mamy betę załatwioną. Ta beta będzie także tutaj, tak? Automatycznie mamy betę w obu trójkątach załatwione. Czyli teraz zostało nam wyliczenie długości boków trójkąta. No to teraz tak, wyliczenie tego i tego. Teraz spójrzmy. Mamy tabelkę z kartek maturalnych, taką dziwną z kątami. I właśnie tutaj ta tabelka jest jak najbardziej przydatna. Dlaczego? Bo ta tabelka pomaga nam rozwiązać właśnie działania, gdy chcemy rozwiązać drugi bok, mając jakiś, z wykorzystaniem kąta. Teraz spójrzmy. Wykorzystamy sobie przykładowo tangensa. Tangens to jest stosunek boku leżącego naprzeciwko kąta przez przyprostokątny, no, tak? Czyli co? Ten przez to. Naprzeciwko przez przy. Czyli co tu będzie? Tangens, ilu stopni? 60 równa się to 5 przez x. Dobra, to teraz tangens 60 czytamy z tabelki. Tangens 60 to jest pierwiastek z 3. To tutaj będzie pierwiastek z 3 równa się 5 przez x. Teraz co robimy? Pozbywamy się mianownika, jak? Mnożąc przy obu stronie przez niego. Ten x nam tu zniknie, ale tu się pojawi. Czyli mamy tutaj pierwiastek z 3 x równa 5. I teraz, żeby się pozbyć tego pierwiastka, trzeba przez niego podzielić. Jak dzielimy przez pierwiastek, on idzie na dół do kreski ułamkowej. Czyli mam 5 przez pierwiastek z 3. Teraz, żeby usunąć pierwiastek z mianownika, trzeba górę i dół pomnożyć przez ten pierwiastek. Czyli pierwiastek z 3, pierwiastek z 3. Mamy 5 pierwiastków z 3 przez 3 i to zostawiamy w spokoju. To teraz, jeżeli byśmy chcieli y robić, to jeżeli mamy dwa boki w trójkącie prostokątnym i chcemy trzeci, najlepiej by było Pitagorasa użyć, ale że tutaj wyszedł nam chory wynik, to nie będziemy Pitagorasa robić, bo Pitagorasem byśmy się zaorali, za przeproszeniem. Skorzystamy z innej funkcji trigonometrycznej, wykorzystując nasz szukany bok, który chcemy wyznaczyć. Widzimy, że tu y jest wartością c, a c jest zarówno w sinusie, bo w sinus to jest a przez c, czyli bok leżący naprzeciwko kąta i przez skośne, i w kosinusie, czyli b przez c. Ale my sobie skorzystamy z sinusa. Czyli tu sobie zrobimy sobie przerwę. To teraz będzie ile? Sinus 60. Sinus 60. Sinus 60 stopni to jest inaczej bok leżący naprzeciwko kąta przez skośne, czyli a przez c. U nas to będzie ile? Sinus 60 czytamy z tabelki. Sinus 60 to jest pierwiastek z 3 przez 2. Pierwiastek z 3 przez 2, a z rysunku to będzie inaczej 5 przez y. Czyli będzie 5 przez y równa się pierwiastek z 3 przez 2. No i motylek, tak? 5 razy 2 to jest 10. Równa się pierwiastek z 3 razy y, to jest pierwiastek z 3y. Dzielimy przez pierwiastek z 3, żeby się pozbyć liczby stojącej przy y. I w ten sposób mamy y równa się 10 przez pierwiastek z 3. Usuwamy pierwiastek u góry i na dole, mnożąc przez niego i oczywiście przedłużamy sobie kreskę ułamkową. I w ten sposób mamy ładnie y policzonego, bo tu będzie 10 pierwiastków z 3 przez 3. I żadnego problemu nie ma. Tak? Wystarczy dobrze opanować znajomość funkcji, wiedzieć, która gdzie jest i dobrze ją podstawić i zastosować. No to zastosujemy teraz
według tego mojego poplania, tak? Na tym drugim trójkącie, tak? Też sobie oznaczymy długości boków jako x, y, który trzeba znaleźć, x, y. No to teraz wykorzystamy sobie, znowu zacznijmy od tangensa, tak? Czyli znowu sobie zaczniemy ten bok przez ten bok, tak? Bo tangens to jest bok leżący naprzeciwko kąta przez bok leżący przy kącie. Czyli co? Będzie znowu tangens 60, tylko że tutaj będzie u nas x przez 5. Tam było 5 przez x, a tu będzie x przez 5. Dobra, no to teraz idziemy sobie dalej. Zamiast tangensa 60, to czytamy sobie tangens 60 i tu się spotyka. Tak, pierwiastek z 3. Pierwiastek z 3 równa się x przez 5. No to teraz co? Usuwamy mianownik, czyli razy 5. I w ten sposób mamy 5 pierwiastków z 3 równa się x. I teraz jak wyszła nam jakaś ładna liczba, która nie jest ułamkiem, tak jak tutaj, to można właśnie skorzystać z Pitagorasa albo po prostu y obliczyć z innej funkcji. To spróbujemy y policzyć właśnie z innej funkcji. Nie Pitagorasem, tylko y z innej funkcji. Tak, rozdzielimy, żeby nam się to nie pomyliło. To teraz y policzymy sobie na przykład kosinusem. Kosinus to jest bok leżący, stosunek boku leżącego przy kącie przez skośne. Czyli tutaj będzie kosinus dalej 60. Kosinus 60 równa się 5 przez y. Czyli co to jest? Kosinus 60. Kosinus 60 mamy jedną drugą. Czyli tutaj będzie jedna druga równa się. Czasem właśnie funkcją trygonometryczną jest szybciej liczyć niż właśnie Pitagorasem. No to teraz mamy motylka. 1 razy y to jest y równa się 5 razy 2, czyli 10. I koniec działania, tak? Mamy zrobionego x, y, a b, betę mieliśmy wcześniej policzoną jako 30 stopni. Koniec działania.